Hej, to ja, Michał. Dzisiaj opowiem wam, jak w najlepszy sposób sprawdzić waszą wydolność i efektywność waszych treningów. Zapraszam. Każdy z nas lubi się sprawdzać, każdy chce poznawać swoje możliwości, ale oczywiście pamiętajmy, żeby nie robić tego na samym początku przygody z ergometrem. Miejcie to na uwadze, że po kilku tygodniach, po pierwszych kilkunastu treningach, dobrych treningach na ergometrze, jesteśmy w stanie właśnie najwięcej poprawić, najwięcej uzyskać dzięki temu, że będziemy wiosłowali poprawnie technicznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać trzy przykładowe testy. Test tlenowy, test beztlenowy i test mocy maksymalnej. Pamiętajmy o obowiązkowej rozgrzewce przed każdym testem. Jest to element, którego oczywiście nie możemy nigdy pominąć. Może ona zawierać różne formy, tak jak rozciąganie czy bieg, ale oczywiście główna część powinna odbyć się na ergometrze. Każda rozgrzewka na ergometrze musi zawierać te elementy, to moc i tempo, z którym będziemy wiosłowali w czasie wysiłku. Beata właśnie jest po solidnej rozgrzewce. Dzisiaj zaproponuję podstawowy test tlenowy, który na pewno jest najbezpieczniejszą formą sprawdzenia swoich możliwości. Ergometr oferuje nam standardowe ustawienia, wybór dystansu lub czasu wiosłowania. Ja dzisiaj zaproponuję dystans 5 km, będzie to około 20 kilku minut wiosłowania, oczywiście w zależności od naszych możliwości i techniki. Skupiamy się tak naprawdę tylko na trzech elementach na wyświetlaczu. Jest to dystans, uciekający czas i oczywiście moc. I pamiętajmy, że zawsze najefektywniej realizuje się test, jeśli moc i tempo wiosłowania jest równa przez cały dystans. Drugim rodzajem testu, który chciałem wam zaprezentować, jest to test możliwości beztlenowych. Na całym świecie najpopularniejszą formą tego testu jest 500 metrów. Wiosłowanie oczywiście z maksymalną mocą, z maksymalnym zaangażowaniem. Na tak zwanym długu tlenowym, czyli szczególnie w ostatnich metrach, w ostatnich sekundach wiosłujemy na dużym bezdechu. Ustawiamy standardowy dystans, w tym przypadku 500 metrów. Filip już jest gotowy. Start. Trzecia, ostatnia forma testu, test mocy maksymalnej, na pewno najkrótszy. Większość osób twierdzi, że najprzyjemniejsza forma testu. Proponuję wam dystans 100 metrów albo 15 sekund, podczas którego postarajcie się wygenerować największą moc i wysłuchać w jak najszybszym tempie. Filipowi polecam dystans 100 metrów, który zajmie mu około kilkunastu sekund. Jesteś gotowy? Start! To były trzy proste testy, dzięki którym poznacie swoje aktualne możliwości. Nie zapominajcie nigdy o rozgrzewce, też nie zapominajcie nigdy o rozwiosłowaniu, czyli takim uspokojeniu organizmu po tych maksymalnych wysiłkach. I pamiętajcie, że szczególnie na początku nie warto porównywać siebie do rekordów znalezionych w internecie, tylko do swoich rekordów. Powodzenia!